Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Pełen Ducha Świętego powrócił Jezus nad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni 40 dni i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł ani nie pił, a po upływie poczuł głód. Rzekł mu więc diabeł: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Odpowiedział mu Jezus: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas powiódł go diabeł na górę, pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do niego: tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mu pokłon, wszystko będzie twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: napisane jest, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Zawiódł go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane, aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli i na rękach nosić cię będą, abyś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł: powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od niego do czasu. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Wraz z Jezusem wychodzimy dzisiaj na pustynię, rozpoczynając święty czas Wielkiego Postu, kolejnego postu naszego życia. Mądrość Kościoła, gdy przyjrzymy się naszemu codziennemu życiu, polega na tym, że wraz z kończącą się zimą, zbliżającą się coraz większymi krokami wiosną, kiedy wszystko budzi się do życia, rozkwita, również i my w naszym zwykłym, codziennym życiu przygotowujemy się do tej wiosny. Wiosny, która nie będzie dotyczyła tylko tego, co doczesne, ale również będzie dotyczyła tej wiosny wieczności, a więc naszego wiecznego przebywania z Chrystusem w niebie. Wraz z tym, który przeszedł ze śmierci do życia, zostawiając to, co doczesne, otwierając się na to, co wieczne. Ewangelista Łukasz zanotował w dzisiejszym fragmencie Ewangelii Świętej, że Jezus z nad Jordanu, wiedziony przez Ducha, idzie na pustynię. Jak wiemy, Jordan, moment chrztu świętego, chrztu Jana, którego Jan udzielił Jezusowi. Po tym przekroczeniu Jordanu, przez wejście do ziemi obietnic, Jezus idzie na miejsce pustynne, gdzie przebywa przez 40 dni, przez 40 nocy, poszcząc, jak zanotował Łukasz, nie jedząc i nie pijąc, oddaje się modlitwie, a więc rozmowie z Ojcem, ale po upływie tych 40 dni doznaje kuszenia. Liczba 40 nie jest liczbą przypadkową. Owo 40 dni postu Jezusa to nasze 40 dni postu przygotowania do Wielkanocy. Ale gdy sięgniemy do kart Pisma Świętego, zobaczymy dobrze, że już w Księdze Rodzaju czytamy, że przez 40 dni i 40 nocy padał deszcz, a Noe wraz ze swoimi najbliższymi
płyną w arce. Arce, która stała się miejscem uchronienia przed zniszczeniem, karzącą ręką Boga przeciwko tym, którzy mu się sprzeniewierzyli. Gdy sięgniemy dalej na karty Pisma Świętego, to w kolejnej księdze, w drugiej księdze Mojżeszowej, w księdze Wyjścia, przeczytamy to, o czym mowa była w dzisiejszym pierwszym czytaniu z Księgi Powtórzonego Prawa, gdzie przeczytamy, że Pan Bóg wyprowadził z Egiptu nas mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. Przyprowadził nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód. Ale od wyjścia z Egiptu, czemu towarzyszyły cuda, do przyjścia do ziemi obiecanej, która była cudem dla narodu wybranego z ręki Boga, przez 40 lat naród wybrany szedł przez pustynię, tułał się, aby dojść do ziemi obietnic. 40 lat, aby minęły pokolenia, które były uciskane i nękane przez naród egipski, aby w czystości, wierności Bogu, który dokonuje wielkich cudów, mogli zobaczyć ziemię obiecaną. I wreszcie 40 lat, 40 dni Mojżesz przebywa na górze Synaj, skąd otrzymać ma od Boga, gdzie otrzymać ma od Boga tablice mojżeszowe, tablice z dziesięciorgiem Bożych przykazań. 40 dni zajmuje czas spotkania Mojżesza z Bogiem, by otrzymać prawo, które ma być wytyczną życia dla narodu wybranego. Niejako azylem na uratowanie ich nie tylko ciała, ale i duszy, by mogli podobać się Bogu, w przyszłości się zbawić. I na końcu 40 dni pustyni Jezusa, który przygotowuje się poprzez te 40 dni do swojej publicznej działalności, by iść i przez kolejne 3 lata głosić Królestwo Boże, wzywać do nawrócenia, kończąc swoją publiczną misję męką, śmiercią i chwalebnym zmartwychwstaniem. Jezus przebywa na pustyni. Rozmawia z Ojcem. Modli się. Po upływie 40 dni, o czym informuje ewangelista Łukasz, przychodzi szatan. Dotyka Jezusa, który jest Bogiem i człowiekiem. Dotyka Go po ludzku. Dotyka Go pokusami, które i na mnie są obce. Powiedz, jeśli jesteś Synem Bożym, temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Gdy odczuwasz głód, wówczas choćby kromka chleba, choćby okruchy sprawiają, że się nasycisz, wówczas zaspokoisz swoje wielkie pragnienie. Myślę, że każdy z nas, kto podjął wezwanie Ojca Świętego Franciszka, naszego arcybiskupa, w minioną środę rozpoczynającą Wielki Post, podjął się postu ścisłego, a może niektórzy z nas także postu o chlebie i wodzie, wiedzą, czym jest prawdziwy głód. I jaką radość sprawia, że w czwartek, dzień po popielcu, możesz zjeść dużo więcej, zjeść to, na co masz ochotę, że nie musisz się już ograniczyć. A tamten czas, czas twojego wewnętrznego mocowania się ze sobą, z tym pragnieniem czegoś więcej, ofiarowałeś Bogu w pokucie i umartwieniu.
jeśli jesteś Synem Bożym, a jesteś głodny, ja o tym wiem, domyślnie mówi szatan, spraw, żeby te kamienie stały się chlebem. I Jezus odpowiada Słowem Bożym, nie samym chlebem żyje człowiek. Szatan jednak nie daje za wygraną. Po raz drugi przychodzi do Jezusa i mówi, zabierając Go na górę wysoką, pokazuje królestwa i mówi, że to wszystko jest moje i wszystko to może należeć do Ciebie. Tylko oddaj mi pokłon, tak niewiele trzeba. Druga pokusa, która dotyczy nas wszystkich. Pokusa władzy, pokusa majętności, bogactwa, pokusa wyższości nad innymi. Z tym także wiąże się pokusa monopolu na prawdę, bo przecież to mnie trzeba słuchać, bo przecież ja mam rację, bo przecież ja się nie mylę, bo przecież z moich ust padają słowa, a nie mówiłem. Ale i tej pokusie Pan Jezus nie ulega. I z tą pokusą Pan Jezus wygrywa. Panu Bogu samemu będziesz oddawał pokłon. I Jemu samemu służyć będziesz. To olbrzymia wskazówka dla nas. Nigdy nie klękajmy przed tym, co ludzkie. Nigdy nie stawiajmy wyżej tego, co materialne, doczesne, tutaj, takie nasze, codzienne, nad to, co Boże, nad to, co wieczne. Bo czasem, zawierając pakt z diabłem, zawierając pakt ze złymi skłonnościami naszymi, przyzwyczajeniami, a nadto klękając przed tym, co doczesne, możemy zaprzepaścić to, co wieczne, a więc nasze zbawienie. I trzecia pokusa, z którą przychodzi do Jezusa szatan, zabierając Go na narożnik świątyni. Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. I zwróćmy uwagę, szatan jest tak przebiegły, by nie powiedzieć bezczelny, że posługuje się w swoim kuszeniu Syna Bożego, a dobrze wie, kim jest Jezus, cytatem z Pisma Świętego. Cytuje Biblię, by Jezusa kusić, mówiąc, napisane jest, aniołom swoim rozkaże o Tobie, aby Cię strzegli, na rękach nosili, abyś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Szatan, cytując Słowo Boże, kusi Syna Bożego, zabierając Go na narożnik świątyni. Co to oznacza? Ni mniej, ni więcej, że i będąc tu, w miejscu świętym, dedykowanym Bogu, wzniesionym przez tych, którzy byli przed nami, w miejscu, gdzie Jezus jest obecny fizycznie w Najświętszym Sakramencie i swoim Słowie, może przyjść szatan z pokusą. Może przyjść i kusić. Powiem więcej. Jeśli był tak bezczelny, że przyszedł do Syna Bożego i dotknął Jego swoim kuszeniem, to co dopiero nas, śmiertelników? To co dopiero Ciebie, drogi bracie i siostro, i mnie, którzy jesteśmy tylko ludźmi, którzy błądzimy czasem w ciemnościach naszych pożądliwości, pragnień, marzeń, zamiarów i planów, takich czysto doczesnych, czasem zapominając o wieczności. To co dopiero nas, którzy próbujemy dążyć do świętości, czasem potykając się o nasz ludzki grzech. Szatan przychodzi, dotyka Jezusa w miejscu świętym, dotyka Go pokusą, cytując Mu Słowo Boże, a Jezus wychodzi obronnie z tej pokusy po raz trzeci, mówiąc,
nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Jezus wyszedł obronną ręką z potrójnego kuszenia. A ja? Wielokrotnie i na różne sposoby jesteśmy kuszeni. Wielokrotnie i na różne sposoby ulegamy tym pokusom, co wynika z naszej ludzkiej bezsilności. Czasem machnięcia ręką, mówiąc, ja już po prostu nie mam siły walczyć z tym czy tamtym. Czasem z obojętności potykamy się, upadamy i ulegamy pokusie. Co jest antidotum na to, by wyjść obronną ręką jak Jezus z chwili próby, trudności? Jezus pokazuje nam to w dzisiejszym fragmencie świętej Ewangelii. Za pierwszym, drugim i trzecim razem podejścia złego ducha i kuszenia Jezus odpowiada Słowem Bożym. Fragmentem Pisma Świętego, którego nie nosi przy sobie, ale które ma w swoim sercu i którym żyje na co dzień. Obyśmy potrafili wyjść obronną ręką jak Jezus z chwili pokusy. Cytując Jezusa, cytując Słowo Boże, Starego lub Nowego Testamentu. Nie na głos, bo przecież w szumie świata nie przychodzi zły. On przychodzi w naszych myślach, w naszych pragnieniach, w naszych emocjach. Abyśmy potrafili wygrać z pokusą, mówiąc jak Jezus na innym miejscu w Ewangelii Świętej, zejdź mi z oczu, szatanie, bo jesteś mi zawadą. Bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Zejdź mi z oczu, odejdź ode mnie, bo ja chcę być Jezusa, bo ja chcę wygrać z moją pokusą, bo ja chcę wygrać z moim grzechem. Czy uda się? Tego nie wiem. Ale naszym zadaniem jako ludzi wierzących, jako chrześcijan, rzymskich katolików jest, by podjąć walkę z grzechem, by podjąć walkę z pokusą. Ona powróci powtórnie. To pojawi się pytanie, po co walczyć? Bo życie człowieka jest bojowaniem nieustannym. O dom, pracę, rodzinę, ale także i o zbawienie. Skąd pewność, że powróci pokusa? O tym mówi także dzisiejszy fragment Ewangelii. Kiedy święty Łukasz, kończąc dzisiejszą perykopę, napisał: gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od niego do czasu. Do jakiego czasu? Kilka rozdziałów dalej przeczytamy, że do Jezusa przychodzi szatan z pokusą w ogrójcu. Kiedy Jezus, będąc Bogiem i człowiekiem, modli się, prosząc: Ojcze, czysto po ludzku, oddal ode mnie ten kielich, niech to mnie nie spotka. To jest pokusa ucieczki. Ale wygranie z tą pokusą jest w dalszej części tej modlitwy: nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. I dalej nie odstępuje szatan od Jezusa, bo już na krzyżu, kiedy ludzie przychodzą do Niego pod krzyż, jeden z nich woła: jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża, a uwierzymy Tobie. I tej pokusie Jezus nie ulega, choć jest w wielkiej chwili próby, będąc Bogiem i człowiekiem, cierpi, umierając na krzyżu, z pokusą wygrywa. Rozpoczynamy święty post, kolejny post naszego życia. Niech te 40 dni będzie, niech całe nasze życie będzie ciągłym mocowaniem się ze złem, pokusą i grzechem. Niech te 40 dni, a całe nasze życie będzie nieustanną walką
czasem przegraną, ale daj Boże wielokrotnie wygraną z grzechem, z szatanem i ze złem. A jeśli przyjdzie pokusa wynikająca z wielu przegranych, by sobie darować, odpuścić i nie walczyć dalej, to wówczas niech przyjdzie nam na pamięć ten fragment dzisiejszej Ewangelii Jezusa na pustyni, który mocą Bożą, Słowem Bożym wygrywa. Choć bitwa będzie przegrana, walka ze złem toczy się dalej, aż do śmierci, oby wygraną naszą było zbawienie i niebo. Amen.